W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć Twą miłość już czas. Witajcie drodzy, w tym pięknym dniu czerwcowym pochylamy się jak zawsze z miłością i z wielkim zasłuchaniem nad Słowem Boga. Dzisiaj fragment z drugiego listu do Koryntian. Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. Świętej pamięci ojciec Józef Kozłowski mówił zawsze o naszej wspólnocie, że o tyle jesteśmy mocni, o ile jesteśmy słabi, a więc wiemy, jacy naprawdę jesteśmy i pokładamy całą naszą nadzieję w Panu. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do takiego stanięcia na modlitwie pod hasłem ja bez żadnych dodatków. Tak jak przyszliśmy na świat, nadzy, bezbronni, całkowicie zależni, tak chciałabym, abyśmy spojrzeli na siebie, na ten dzień dzisiejszy i prosili Pana o tę łaskę, abyśmy ciągle w sobie odnawiali tę pełną radości i pogody ducha zależność od Niego. Będę się chlubił z moich słabości, one mi nic nie odejmują, to jest prawda o mnie, bo moją mocą jest Pan. Niech dzisiaj serce Jezusa będzie dla nas taką zachętą do przylgnięcia. Jak mały niemowlak do swojej mamy, do swojego taty, całkowicie zależny, szczęśliwy i zaopiekowany. Oto doświadczenie dzisiaj proszę serce Jezusa dla każdego z nas. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Gorąco Was pozdrawiamy. Pamiętajcie o lajkowaniu, aby mogło do nas dołączyć wiele osób i ucieszyć się przylgnięciem do serca Jezusa. I chcę Was też poprosić o modlitwę. Dzisiaj i jutro nagrywamy nową płytę. To jest bardzo ważny weekend dla nas, więc wesprzyjcie nas. Do zobaczenia.